Dzisiaj trochę odwrotnie. Yy, jakoś zatrzymało mnie to zdanie świętego Pawła, który mówi: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. I wiem, że to zdanie oczywiście jest zaproszeniem, zachętą do tego, że, że każdy z nas ma głosić Ewangelię, ale wiem też, że to zdanie bywa dosyć często dla wielu osób. Źródłem też takich frustracji, bo z jednej strony słyszą biadami, gdybym nie głosił Ewangelii, więc czują się w obowiązku, że teraz tak muszę głosić Ewangelię, ale co mam robić? Jak mam robić? Czy mam wyjść na ulicę, zaczepiać ludzi, mówić im o Jezusie? E, I e, czasami właśnie ci ludzie z jednej strony czują taki przymus głoszenia Ewangelii. No bo tak mówi Słowo Boże, ale z drugiej strony zupełnie nie odnajdują się w takiej formie, I, i, i właśnie to jest źródłem ich frustracji, że w takim razie może są niewierni Słowu Bożemu, no bo nie głoszą Ewangelii. I właśnie dlatego dzisiaj trochę odwrotnie, bo właśnie chodzi o to, że żeby odnaleźć swoją drogę. Nie jesteś świętym Pawłem powołanym do tego, żeby Agon. Odbywać podróże misyjne i głosić Ewangelię. Nie jesteś świętym Pałem, jesteś sobą. I nie próbuj naśladować kogokolwiek w głoszeniu Ewangelii, w ewangelizacji. Bądź sobą. Odkryj swoją drogę. Zobacz, do czego Pan Bóg Ciebie zaprasza. Nie musisz naśladować, kopiować jakichś wzorców. Nie musi być, że wszyscy tak samo głoszą Ewangelię. Każdy teraz wychodzi na ulicę, każdy zaczepia, każdy mówi o Jezusie. Nie, odkryj swoją drogę. Spróbuj zobaczyć Twój indywidualny charyzmat, który Pan Bóg Ci dał, i wtedy w zgodzie z samym sobą, w zgodzie z własnym sumieniem, bo kiedy. Nie będziesz szedł swoją drogą, a będziesz właśnie tylko kopiował czyjeś zachowania, postawy, to natychmiast będzie się czuło, że, że to nie jest Twoje, że jest jakieś pęknięcie w tym, co robisz, że, że tak naprawdę nie do końca się z tym identyfikujesz. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, to prawda, ale masz to robić. Tak jak do tego Cię zaprasza Pan Bóg, a nie tak jak to robią inni. Nie jesteś kimś innym, tylko jesteś sobą i dlatego musisz odnaleźć swoją osobistą drogę, na której będziesz realizował te słowa.